Natalia Siwiec potępiła Jana Pawła II. Nie kryła wściekłości, Kościół to obrzydliwa instytucja. Natalia Siwiec, 39 litrów, odważnie wypowiedziała się na temat reportażu o Janie Pawle II. Co napisała popularna modelka? Kropka. Jej słowa mogą wielu zaskoczyć. Kariera Natalii Siwiec. Choć Natalia Siwiec zyskała największą popularność dzięki zdjęciom biustu z Mistrzostw Europy w piłce nożnej, to już wcześniej prezentowała swoje wdzięki. Jako modelka w 2002 roku została Miss Bałtyku w 2002, a następnie Miss Dolnego Śląska. W 2005 roku reprezentowała Polskę w konkursie Miss Bikini of the Universe w Chinach. Od niedawna Natalia próbuje swoich sił także w aktorstwie. Zagrała ważną rolę w Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa, a także drugoplanową w serii filmów 365 dni. Natalia Siwiec pozostaje w nieformalnym związku z Mariuszem Raduszewskim, którego poślubiła w Las Vegas w 2012 roku. Ich ślub niestety nie został uznany w świetle polskiego prawa. Mają córkę Mię, która przyszła na świat w 2017 roku. Natalia Siwiec osobą niewierzącą. Siwiec nie wierzy w Boga i publicznie o tym mówi. Wypowiadała się między innymi o prawie do świętowania Bożego Narodzenia przez osoby, które nie są wierzące. Tym razem wiele zamieszania wywołały jej słowa o Janie Pawle II. Serwis TVN24 opublikował artykuł poświęcony reportażowi Marcina Gutowskiego. Dokument pod tytułem Franciszkańska 3 miał premierę wczoraj w TVN24 i od razu zyskał spory rozgłos. Ujawniono tam bowiem szokujące fakty dotyczące przeszłości Karola Wojtyły. Również Natalia nie pozostała obojętna na wyczerpujący opis produkcji, która skupia się głównie na działalności Karola Wojtyły w latach 60. Natalia Siwiec o Kościele, obrzydliwa instytucja. Marcin Gutowski w materiale Franciszkańska 3 w czarno na białym pokazał nieznane fakty z życia Karola Wojtyły z czasów, gdy nie był jeszcze papieżem. Reporter rozmawiał z ofiarami księży, którzy w latach 60. podlegali kardynałowi Wojtyle. Dotarł do ludzi, którzy osobiście informowali go o przestępstwach popełnianych przez duchownych i do kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania kardynała, czytamy na stronie TVN. Wstrętne to jest. Nie ma już się nawet jak łudzić, że ktoś tam może, mógł być czysty. Kościół to obrzydliwa instytucja i tyle. Monarchia, napisała modelka na Instagramie. Więcej komentarzy w tej sprawie nie padło. Pozostaje pytanie, czy Natalia zdecydowała się na obejrzenie reportażu? Jeśli tak, może niedługo podzieli się kolejnymi przemyśleniami.